W maju 2023 roku będzie miała miejsce premiera książki Henryk Bronowicki, pilot doświadczalny. Dzięki niej będziesz miał możliwość przenieść się w najlepsze czasy dla polskiego przemysłu lotniczego i z pierwszej ręki poczytać o lotnictwie na najwyższym poziomie. Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać kanał na YouTube, Facebooku oraz podcasty. Wejdź na patronite.pl/HenrykBronowicki. No więc kiedy zakończyliśmy próby fabryczne prototypów Dromadera i można było otrzymać świadectwo typu, organ nadzoru lotniczego w Polsce zażyczył sobie dodatkowo, żebyśmy jako przedsiębiorstwo wykonali próby samolotów w tropiku, konkretnie w Afryce, ponieważ w przyszłości ten samolot ma być tam eksploatowany. Ale może na chwilę powiem kilka zdań o historii agrolotnictwa w ogóle w Polsce. Więc pierwsze loty na agro rozpoczęły się w roku 1948 i trwały do 1955 roku. Do tych lotów były używane samoloty z polskich linii lotniczych LOT. Li-2. 5 samolotów w okresie od 2 miesięcy, od maja do czerwca, wykonywały loty na ochronę lasów państwowych w całym kraju. Po tym okresie oprysków zbiorniki chemiczne pojemności 2000 litrów były demontowane i samoloty ponownie wracały na linię wozu z pasażerów. Tak zastanawiałem się zawsze, co z zapachem, prawda, bo chemia jednak zostawia zapach w samolocie. No i w roku 1960 powstał ELZUK, czyli Lotniczy Zakład Usług Gospodarczych. On z początku istniał przy Aeroklubie, później ta jednostka się usamodzielniła i używała do oprysków samoloty typu Gawron, PZL-101 Gawron. W Polsce był to okres realnego, jak to mówią, socjalizmu. Były PGR-y, Państwowe Gospodarstwa Rolne, i taki PGR miał kilkaset, a czasami więcej hektarów. Więc postanowiono, że do zabiegów agrochemicznych zostaną użyte samoloty. To, co na przykład traktory tam nawoziły, bądź powiedzmy opryskiwały setki hektarów, to samolotem to można zrobić wielokrotnie szybciej i mniejszym kosztem, bo to jest ekipa załadunkowa i pilot, który tą chemię rozwozi, a nie dziesiątki traktorów, sprzęt, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ w latach 60. w Mielcu się rozpoczęła produkcja samolotów rolniczych typu AN-2, więc samoloty te używane były w Związku Radzieckim właśnie do zabiegów agrolotniczych w kołchozach. Nie? I powoli Lotniczy Zakład Usług Gospodarczych, ELZUK, zakupił samoloty AN-2, wyszkolił swoje załogi i zaczął te samoloty umieszczać w PGR-ach, Polskich Gospodarstwach Rolnych. I to było, tak funkcjonowało w ten sposób, że załoga, samolot mieszkali od wczesnej wiosny do późnej jesieni w PGR-ze i byli do dyspozycji dyrekcji PGR-u, wykonując codziennie dziesiątki lotów, nawożąc, opryskując. No, nie dało się orać tylko, prawda, samolotem. Ktoś wpadł na pomysł, już nie wiem kto, żeby można było wykonywać usługi zagraniczne, za granicą. Okazało się, że taka potrzeba istnieje w Egipcie. I w roku 1967 zorganizowano pierwszą ekipę samolotów AN-2 i pilotów i podpisano kontrakt, jako państwo polskie podpisało kontrakt na opryski bawełny. I taką ekipę stworzyli właśnie piloci z Mielca, z którego pochodzę. 5 samolotów AN-2 i 5 pilotów lotem przeleciało do Egiptu. Tak dla przypomnienia, szefem grupy był Zbigniew Słonowski, który był zarazem szefem pilotów doświadczalnych w Mielcu. Jak ciekawa bardzo sylwetka lotnicza, był pierwszym pilotem cywilnym w Polsce, który miał uprawnienia do oblotywania produkowanych migów, czyli limów, drugich limów, piątych SB limów. On był z wykształcenia inżynierem lotniczym po Politechnice Warszawskiej i on był pierwszym kierownikiem tej akcji. W akcji wzięli inni piloci, to był Andrzej Pamuła, Stanisław Radusiński, Jerzy Pietrzak, Franciszek Drozdowski. Oni później zostali pilotami fabrycznymi, doświadczalnymi. Oczywiście akcja bardzo wypaliła, zaczęła się rozwijać. Wtedy zakład ELZUK, czyli Lotniczy Zakład Usług Gospodarczych, przekształcił się w ZUA, Zakład Usług Lotniczych, który istnieje do dziś dnia. Oni przejęli wtedy wszystkie kontrakty, jeżeli chodzi o Egipt, oczywiście tam Sudan wszedł w grę i agrolotnictwo w Polsce, można powiedzieć, się bardzo rozkwitało. Mało tego, mieliśmy jedyną w Europie szkołę pilotów w Kętrzynie, szkołę pilotów dla agrolotnictwa. Ona istniała od 1974 roku do 1984 roku, szkoląc pilotów na uprawnienia agro. Byliśmy, można powiedzieć, w agrolotnictwie no, taką potęgą europejską, z których wzorce były czerpane. Inne kraje brały od nas wzorce. I w związku z tym, kiedy zapada decyzja, że 2 prototypy dromaderów muszą polecieć do Egiptu, żeby przejść próby eksploatacyjne w wysokich temperaturach, zadanie było takie, należało tymi samolotami wylatać po 200 godzin w lotach operacyjnych agro i jeżeli szczęśliwie wrócimy do kraju, powiedziano nam, że wtedy organ nadzoru lotniczego wyda świadectwo typu, a to będzie podstawą do uruchomienia produkcji seryjnej samolotów typu Dromader. No więc została skompletowana grupa. Były 2 tylko prototypy, więc na jednym poleciałem ja, na drugim prototypie poleciał pilot doświadczalny z Mielca Jerzy Korzuch, Adolf Korzuch. No i w grupie technicznej to był zastępca głównego konstruktora Jarosław Rumszewicz, było 2 inżynierów w sprówlocie, było 2 mechaników pokładowych, przepraszam, mechaników naziemnych też w sprówlocie. I myśmy przelecieli oczywiście tymi dromaderami do Warszawy. W Warszawie została skompletowana taka jakby lider, samolot AN-2, który nas miał zaprowadzić do Egiptu, czyli nasze bagaże, części zapasowe i takim 3-osobowym zespołem mieliśmy dolecieć do Egiptu. Po drodze były różne komplikacje, różne przygody, o których tam napisałem w książce, ale w końcu dotarliśmy do Kairu. Jako ciekawostkę powiem, że mieliśmy przerobione zbiorniki chemiczne na paliwo, gdzie tankowaliśmy 2000 litrów paliwa plus 400 w skrzydłach, prawda? I po wystartowaniu z Okęcia przez Kraków, Saloniki, dopiero tankowaliśmy się na Krecie, Iraklionie i z Krety parę godzin nad morzem do Kairu i z Kairu do głównej bazy Benha. Taki był zasięg tych samolotów przy zużyciu 150 litrów, wtedy wychodziło średnio na godzinę. No, problemem było dla nas jako pilotów to, że leciało się prototypem, gdzie instalacje były prototypowe, gdzie mieliśmy w trakcie prób różne problemy z instalacjami, a tu się leciało parę godzin nad morzem, no, i jeden silnik, ubrani byliśmy w spadochrony, pamiętam, mieliśmy do ud przywiązane dingi jednoosobowe, natomiast na pokładzie lidera była taka tratwa, że jakbyśmy musieli któryś z nas wodować, był problem, czy wodować, jak przerwie silnik pracy, czy wodować na przykład, czy opuszczać samolot przy pomocy spadochronu. Decyzję zostawili dla nas. Ja byłem zdecydowany, że będę wyskakiwał raczej na spadochronie, bo to bezpieczniej, bo z kolei była tak nas przygotowano, że gdybyśmy wodowali, to oczywiście samolot skapotuje. Przed wodowaniem należy zrzucić awaryjnie drzwi, zaczekać, aż samolot zacznie tonąć, woda się dostanie do kabiny, zaleje kabinę, dopiero się wtedy wypinać, bo inaczej to się nie wydostaniesz z kabiny, bo woda się wlewa, prawda? No, cała technologia była opracowana, dlatego uważałem, że lepiej wyskoczyć, prawda, otworzyć spadochron. Z kolei ci z samolotu lidera mieli nam rzucić tratwę, która to była tratwa 6-osobowa. Pamiętam, w hangarze na Okęciu nam tą tratwę odpalili, ona się automatycznie otworzyła. W tej tratwie była żywność dla 6 osób na miesiąc. W instrukcjach odpowiednich zapisana na gumowym takim materiale woda i tak dalej. Także jeden to nawet pół roku mógł przeżyć, zanim go nie znajdą. No ale dolecieliśmy do bazy Benha. To była baza główna pod Kairem, gdzie odbywały się remonty samolotów zuowskich po akcjach Agro. Akcja Agro w Egipcie zawsze trwała parę miesięcy. Później część samolotów leciała do Sudanu, wracała. No, wymagały te samoloty remontu, przeglądów i tak dalej. Niektóre samoloty zostawały już na stałe tam w tej bazie. Po zameldowaniu się w bazie powiedziano nam, że to są prototypy, w związku z tym inspektorzy z Ministerstwa Agro w Egipcie muszą pewne rzeczy zatwierdzić, czyli tak zwaną szerokość smugi, muszą zobaczyć, jaką aparaturę mamy, czy ta aparatura odpowiada na przykład ich warunkom, bo o co chodziło? Rozpylanie cieczy na bawełnę, to są opryski na bawełnę, wymagało tak zwanych mikrokropelek, że na jednym centymetrze kwadratowym musiało się mieścić od 15, pamiętam, do 20 mikrokropelek. I rozłożyli nam takie specjalną aparaturę tam na ziemi, musiałem wykonać loty testujące. No się okazało, że spełniamy wszystkie warunki i została zatwierdzona poprawna szerokość smugi 40 metrów, bo to później chodziło o loty operacyjne. No i po załatwieniu wszystkich formalności, które trwały parę dni, te nasze dwa dromadery i ekipa została przebazowana do miasta Mansura. Miasto Mansura mieściło się w delcie Nilu, to gdzieś mieszkańców wtedy było w tym mieście 350 tysięcy, to takie duże miasto. Przez miasto przepływała rzeka Nil. Zabudowa była jak to w Egipcie, prawda, nad Nilem piękne wille, prawda, a tak miasto, no, typowe egipskie wtedy miasto, z zabudową taką dla nas inną, nazwijmy to. Okazało się, że jest w Mansurze jest baza Agro, w której będziemy pracować. W tej bazie w Mansurze jest 15 Kruków, samolotów PZL 106 Kruk i jeden samolot Gawron jako dyspozycyjny dla dowódcy, dla kierownika, inżyniera Andrzeja Lewandowskiego. No jak wspomniałem, w bazie było 15 samolotów typu Kruk. To były pierwsze samoloty, które zostały wyprodukowane w PZL Okęcie i pierwsze, które przyleciały na akcję do Egiptu, bo wcześniej latały tam samoloty typu Gawron i typu AN-2. No i okazało się na miejscu, że jest bardzo duża wypadkowość. Po 5 miesiącach z tych 15 kruków w naszej bazie 5 zostało rozbitych. W tym jeden kolega z bazy, Lucjan Nankowski, zginął. Co się okazało? Samoloty miały wszystkie jednakową usterkę, można powiedzieć. Następowała rozkrętka śmigła. Silniki, które zostały założone na tych samolotach, nie miały reduktorów i po starcie, bądź w locie operacyjnym, na najbardziej niespodziewanym momencie następowała rozkrętka śmigła. Nadobroty, zapiekały się tłoki w cylindrach, stanęły tłoki, śmigło metodą bezwładności się zrywało z zabezpieczeń i odpadały. Piloci spadali tam, gdzie to było możliwe. Nasze dwa dromadery zostały przeznaczone do normalnych lotów operacyjnych. Jako piloci dostaliśmy od razu mapy i należało wykonywać normalnie loty na opryski bawełny. Ponieważ mieliśmy wcześniej odpowiednie przeszkolenie, nie stwarzało to dla nas problemów. Lataliśmy operacyjnie tak jak zawodowi piloci na agro. Tak może wspomnę o takiej jednej ciekawej rzeczy, o solidarności lotniczej, solidarności pilotów. Ponieważ było bardzo dużo wypadków. W naszej bazie, jak powiedziałem, 15 kruków zostało skasowanych. Część pilotów leżała w szpitalach lokalnych różnych. W innych bazach było różnie, ale podobnie też były wypadki, więc byłem zaskoczony takim pozytywnie oczywiście, takim zwyczajem, że jak zginął któryś pilot, to w całym Egipcie, we wszystkich bazach następowała zbiórka pieniędzy dla rodziny, żeby ta rodzina w kraju, która zostaje, miała jakieś zabezpieczenie finansowe. I to ta zbiórka polegała na tym, że piloci to powiedzmy 10 funtów się zrzucali, mechanicy i pozostali kierowcy i tak dalej po 5 funtów. Przelicznik to mniej więcej był taki, że te 10 funtów to było około $10. W kraju wtedy pensja była 15 do $20, także to była spora suma. Te pieniądze spływały w naszym przykładzie do naszej bazy. 3 kolegów te pieniądze zbierało, później wymieniło to na dolary, na złoto i tą sumę przywieziono wdowie, która została w kraju z dziećmi. Także była to taka solidarność, bo zabezpieczali byt rodzinie, która zostawała w kraju. A suma była tak duża, że można było powiedzmy tam dom wybudować, jakieś samochody kupić, zabezpieczyć naukę dzieciom i tak dalej. Także to był taki psychiczne zabezpieczenie pilotów, którzy wiedzieli, że jak jemu się coś stanie, to rodzina w kraju nie zostanie bez opieki. Latanie było trudne, niebezpieczne, w temperaturach wysokich. Mieliśmy różne problemy techniczne z samolotem, bo to były prototypy. Nam się rozlatywały pompy ciśnieniowe, które tam powiedzmy pod kadłubem stwarzały ciśnienie do chemii, do rur, które rozpryskiwaliśmy. No, dużo opowiadać na ten temat, ale finał był tego taki, że szczęśliwie dolataliśmy do końca akcji i te po 200 godzin samoloty wylatały. Byliśmy ostatnią grupą, czyli 2 dromadery i 3 kruki, które zostały skompletowane do powrotu do kraju. Czyli to by była późna jesień. Pamiętam, zdają sobie sprawę, że w różnych warunkach meteorologicznych będziemy wracali, a samoloty, którymiśmy przylecili do Egiptu, miały standardowe, skromne wyposażenie. Nie miały sztucznego horyzontu, nie miały radiokompasów. Normalnie były wyposażone to jak szybowce, można powiedzieć, nie? Także licząc z tym, że będzie powrót w różnych warunkach meteorologicznych, bo to jesień była i tak się działo zresztą, to sprowadzili nam sztuczne horyzonty, pamiętam, z kraju, że taśmami żeśmy zamocowali w kabinie w takim miejscu z boku, pamiętam, i one się bardzo nam przydały, bo były różne sytuacje w drodze powrotnej. No, w swojej książce to pisałem, bo normalnie ekipa po zakończeniu akcji wraca do kraju w czasie tydzień do 10 dni, to my, mając przeróżne, dziwne sytuacje, różne przygody, wracaliśmy 9 tygodni. 9 tygodni wracaliśmy do kraju tymi dromaderami i powiedzmy 3 kruki jeszcze były w grupie. Po powrocie do kraju samoloty zostały pozytywnie ocenione i organ nadzoru wydał świadectwo typu i zakład rozpoczął produkcję seryjną. Był to rok 1978 i w roku 1979 jednym z pierwszych samolotów produkowanych seryjnie poleciałem do Moskwy na taki salon.